10 pana Gersacza. Panie komisarzu, dziękuję za strukturę komunalnej w sprawie lokalizacji stojaków towarowych na terenie dzielnicy pierwszej stare miasta. Paragraf pierwszy. Wnosi się do zarządu infrastruktury komunalnej z transportu o ustawienie stojaków towarowych w następujących lokalizacjach. Jak dłużej, jak pan przewodniczący raczył tutaj zauważyć. Znaczy panie, ja mam czytać, czy jak dłużej? Mogę się proszę bardzo. Paragraf drugi uchwała, który jest nie do objęcia. Uzasadnienie projektu uchwały na powstanie zapisane w miejscu pierwsze stare miasto. Co się pan Kozłowicz, pani przewodnicząca. Ja pytanie tak, tu jest pokazana lokalizacja, ale tak na przykład przy ulicy Serenofenna jest 2, 4, 6, czyli jak pan tam do mnie bywa? 3 stojaki, a tu po jednym stojaku. Myślę, że powinna być poprawka, czy po jednym stojaku, czy po dwa stojaki. No bo tu tego nie widać. Tutaj samo ulica Średniego Wawrzyca numer 6, numer 27, no to tu widać, że jest pojęcie. Ale też nie wiadomo, czy pojedynczy, czy po 2, czy po 3. Tu trzeba by było to doprecyzować. No to jest moja tylko taka uwaga. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo wszystkim. Ponieważ pan radny Jakubowski zgłosił, że przed szkołą podstawową na ulicy Smolec 5-7 przydało mi się stojaki rowerowe i twierdzi, że rozmawiał w tej sprawie z dyrektorką szkoły, to chciałam zauważyć, że szkoła ma numer 5 i 7. Ja tak podawałem. 5, tak. 7. Ale ja tak tu jest 5,7. No to jest 5,9. To jest 5,7. Ja tak podawałem. Tak jakby były dwa razy. To powinno być 5,7. Nie zgadza się. To jest 3,9. 9 to jest osobny. 5,7 to jest 1. Czyli ma być pauza. Tak, to powinna być pauza. No tak, ale myślę, że to się gdzieś ta pomyłka raz. 5,7,9 zamienia się na ulicę Smolec 5, pauza 7,9. Kto jest na przyjęcie poprawki? 6, 9, 10, 14. Dziękuję, kto jest na przeciw? Nie na moje, że pan nie za przeciwstra. Przytrzymujący 0, głos oddaję panu profesorowi. Ja chciałbym jedną poprawkę, prosimy o zapisanie kolejnych lokalizacji, to są większe neuryzmy ze strony internetowej. Tak mówiliśmy na komisji, że robię to w formie poprawki i już na stronie internetowej. Więc jeżeli się podrożyła, jest prawie organizacji tak na paragraf pierwszy dopisuje się od kolejnych kroków. Ulica Szewska, Mały Rynek, ulica Brasko, ulica Siena, ulica Świętego Tomasza, ulica Świętego Jana, ulica Krakowska, ulica Długa, ulica Nowy Klebarz, ulica Promieńska, Plac Nowy, Rynek Główny 27, to jest pod podpoczynkiem policji. Zasadę, że nie dajemy szczególnej lokalizacji, jak w uchwale, też mieszkańcy na tym będą wskazywać członków organizacji. To są wnioski naszych mieszkańców. Wnioski jeżeli Zimnik nie znajdzie godnej lokalizacji, to wtedy to zrobi oczywiście. Już nie ma za cholerę. Nie ma to mecie. Tam masz chodnik pół metra szeroki. Ja się nie będę grzebiał, ale tu jest rację. Zgłosiliśmy się do dyskusji. Przepraszam. Zgłoś się do dyskusji. Proszę Państwa, pan Baran, pan Krasnokiewicz.
Ja mam pytanie o tą poprawkę na tego Tomka. No przecież myśmy specjalnie kilka razy prosiliśmy. Została zwołana komisja, nie od razu po tych monitach, żeby coś takiego zrobić. Proszono wszystkich radnych na sesji, na jednej, na drugiej, żeby przygotowali lokalizację. I co? I teraz dopisujemy na sesji kolejne rzeczy, załóżmy sprawdzone czy niesprawdzone. No, ja po prostu tego nie jestem w stanie zrozumieć. No. Proszę, jako procent. Sam prosiłem radnych o wpisanie, sam też tutaj jakoś mogli zadać na poszczególnych sesjach. I na ostatniej komisji też to podniosłem. Powiedziałem, że są jeszcze wnioski, które wpływają do strony internetowej i że tego nie dało się wszystkiego zebrać na tej komisji. I powiedziałem, że zgłoszę taką poprawkę na sesji. Tak, dokładnie tak. Dokładnie tak. I to przepraszam. Nic nie jest. Dziękuję. Bardzo skończyliśmy dzisiaj. Znaczy ja mam pytanie do Ciebie. Bo tak mamy to przyjąć w ciemno, czy na przykład sprawdziłeś tę lokalizację. No tutaj mamy wszystko, podajemy dokładnie. Stanisława Rupałickiej, Bogusławskiego, Smocza, Wawrzyńca 6, numer 27. Są też, no mówię, też są Gertrudy, Agnieszka. Oczywiście ja to rozumiem, że są, ale to są propozycje, które były przez nas poszli, sprawdzili, że to się da. Czy tak ciemno będziemy, ja nie potępiam tego, tylko tak ciemno uklepiemy to, co wszyscy napisali. Czy internauta nie mógł się napisać całej dzielnicy i też byśmy wklepali to, przepraszam, do projektu uchwały. Pytanie moje jest takie, czy to tutaj sprawdziłeś, czy faktycznie da? No, do Warszawy, po jednej, po drugiej stronie, od Placu Szczepańskiego do plan, chodniki są węższe, a zgodnie z przepisami musi odstawać do pół metra od krawędzi chodnika taki stojak. Jak stojak, chodnik ma metr niecałe 20, a w niektórych miejscach nawet nie ma 60 cm na Tomasza, to gdzie tam postawić taki stojak? No nie ma możliwości, ale też sprawdźmy najpierw to. Ja proponuję tak, jest zgodny, że jak najbardziej, bo to trzeba. To trzeba później sprawdzić, czy faktycznie te organizacje są możliwe do realizacji. Żebyśmy nie wygłupiali przed cykitem, że wrzuciliśmy wózkie licy, oni nam odpiszą, że połowa jest odrzucenia, bo jest niemożliwe. Problem polega na tym, że myśmy, panie Tomku, bo myśmy przegłosowali Tomasza negatywnie dwa razy. 8 możliwości postępowania. A my dajemy to już się popieram głos, że trzeba z tej listy usunąć ulicę Tomasza, zwłaszcza, że jest świeżo po remoncie i naprawdę tam rzeczywiście nie ma gdzie postawić tych stojaków. Nie róbmy po prostu z siebie, no jakby nie znali ulic na terenie naszej dzielnicy. No. I myśmy na pewno przegłosowali już raz Tomasza negatywnie. To był projekt Tomasza. Nie przypominam. Ruch Tomasza, ruch szpitalny. Nie. To tak. To był taki projekt, który... I negatywnie to przeszło. Ale to nie o samą ulicę Tomasza. Nie, to jest bez sensu. Na ulicy Tomasza jest absolutnie bez sensu, bo wszyscy wiemy, jak wygląda ulica Świętego Tomasza. Chyba że ktoś nie wie, jak wygląda ulica Świętego Tomasza. Może nie wiedzie. Zresztą ja nie wiem, czy ja dobrze rozumiem. Panie Przewodniczący, ja mieszkam w Przewodniczącym Świętego Tomasza, w pełni podzielam tutaj akurat głos Pani Rady Duszyńskiej. Ja mnie ludzie tak z sufitu, nie Pani sufitu, właśnie na drogę wcześniej sprawdzić. Ale ja Panu zakończę... Zweryfikujmy to, zrobimy na następną sesję, to będziemy sprawdzić, gdzie członkowie komisji architektury się sprawdzą, czy są możliwe te podane przez Senatu. I najwyżej robimy drugą uchwałę, tak wiemy, że na rok 2013 tylko 8 stojaków postawi na terenie dzielnicy pierwszej, więc to będzie lista rankingowa na lat co najmniej 10. Może poczekać jeszcze ta lista dodatkowa na 10. Lecz jeden stojak niż czym złem. Proszę bardzo. Są lista złożona przez naszych mieszkańców, którzy stwierdzili, że w tej lokalizacji jest brak takich stojaków. Nie musi być to dokładnie w tym miejscu, tak jak to Pan Radny zauważył, jest to naprawdę cała ulica. Gdzieś w tym regionie myślę, że znajdzie się jakieś jedno miejsce. Odnosi się do wszystkich lokalizacji. Mieszkańcy nie podjęli, nie skarżywali konkretnych większości. Powiedzieli, że
że ty będzie w tej ulicy. Jeżeli to nie będzie przy samej ulicy Tomasza, może miasta trzeba przyjechać do ulicy. Ja to nie interesujące. Nie wiem, czy profesorem muszą mieć tego nie przyjąć. Jeżeli mieszkańcy zobaczyli, że to... To znaczy, ja widzę tylko tą sprzeczność, że myśmy już raz przegłosowali negatywnie Tomasza. Jedną konkretną lokalizację przy Tomasza. No dobrze, no i nie można w związku z tym robić z siebie durnia i głosować całą ulicę Tomasza, czyli tą lokalizację, którą żeśmy negatywnie przegłosowali, teraz przegłosujemy pozytywnie. No. Nie, czy to nie przegłosowali? Nie, z całą ulicą. Jak to będzie kreślić tego Tomasza? No to sam problem. No to sam, ten sam problem. Święta, to samo. Na świętego Jana. No na świętego Jana gdzie? Co do mnie na Floriańskiej, no gdzie? Na Floriańskiej to byś znalazł. Ale daj pieszy, daj ciąg pieszy. Tak zrobiony. Na placu nowym, nie widzę, może będzie rynek górny. Super, świetny pomysł. No to będzie to też będzie. Nie wiem, robimy poprawki, to odsyłamy do komisji. Do weryfikacji i najwyżej ten czas robimy. Panie, proszę o wycofanie tego. Stanie to na najbliższej komisji. Przejdziemy, to przejdziemy. Ja mogę te 2-3 ulice z tego przejść. No. Czy ktoś z Państwa radnych będzie uczynił jeszcze jakieś miejsca godne stojące? Złóż wniosek formalny o odesłanie Państwa. Kilka takich przesłań. Ja złożę wniosek formalny o odesłanie projektu. Zaraz o tym. Tak się skończyliśmy. Tak jest. To samo chciałem również. Proszę Państwa, według przesłanek, które mamy, cały czas będą się pojawiać. Czy wyczekujemy już dość długo z tym? Ale dajmy sobie już ostateczny termin. Ale to już ostateczny i żadnych tego typu poprawek już w takim poranie. Ale na niektórych poprawki zawsze będzie. Takie... Ale i co pan zrobi? Dobra, głosujmy do wniosku formalnego. Proszę pana. Dżentelmeńska umowa między nami, że takich poprawek już rozstrzygamy to na komisji i nie robimy tego typu wniosków. Panie przewodniczący, zrobiliśmy sesję nadzwyczajną. Słucha mnie pan? Nie. Słucham. Ja mam podzielone uwagi. Ale nie się skończyło. Zrobiliśmy sesję nadzwyczajną na temat... Tak. Kolejna sesja i cały czas uchwała autobusa. Identyczna sprawa. I jeszcze grubsza, bo sesja nadzwyczajna. A teraz cały czas się pojawia, bo 10 znajomych nie może pojechać ze Złoszowi Stołagiewnik. I pan w dobrej wierze... No nie ja, nie ja. Ja to tylko napisałem. Proszę, nie też się nie łączy. Ja to napisałem. I my w dobrej wierze wypiemy to na komisji, prawda? I nagle się, że my wchodzimy w kompetencje 10. No nie możemy takich rzeczy robić. A no to ja. No, to ja. No i tak się będzie. Dobra, możemy głosować na wniosek formalny. Mówiliśmy o tym na komisji, mówiliśmy na sesji. Może ktoś nie słyszał. Ustalmy, że ostatecznie, nie ma ostatecznego terminu. Ale jeszcze przesuniemy to do stycznia. Przesuniemy to uchwałę do stycznia, nic się nie stanie. Ale już był wniosek formalny odesłał. Nie było wniosku formalnego. Nie, boś mówił przede mną, a to się nie liczy. Ja byłem przed tobą. Więc ja już wysłuchałem to, co i chciałem to samo powiedzieć, żeby odesłać do komisji i jeszcze raz się przyjrzeć naprawdę i usiąść, zweryfikować to jeszcze raz. Tym bardziej to, co Wojtek powiedział. I tak da się stoi jako. Chyba, że...
na wodę. Nie, nawet pieniążki. A to już zupełnie inna sprawa. Proszę Państwa, wyprzedzam się, składam też wniosek o wysłanie do komisji jeszcze raz. Uprzedzam, proszę Państwa, żebyście przynieśli, żebyście Państwo jeszcze raz się zastanowili, gdzie nam potrzebny stojak jest, w jakiej sytuacji, nie, w jakim miejscu i w jakich innych rzeczach. Proszę Państwa, składam wniosek formalny o wysłanie do komisji. To jest za przyjęcie. Moment. To jest przeciw. To jest przeciw. Nie widzę, kto się strzyma. Dziękuję. Dobra, słabo stoję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do